Cześć, witajcie. Przemek Słomski z tej strony, firma 79 Element. Być może pamiętacie mój filmik, w którym tłumaczyłem, dlaczego przez wiele lat byłem stanowczym przeciwnikiem tworzenia certyfikatów do monet złotych. Jeżeli nie pamiętacie, jeżeli nie widzieliście tego filmiku, to wróćcie się troszeczkę do starszych nagrań z mojego kanału i tam wszystko będzie wytłumaczone. W skrócie chodzi o to, że podważam sens wydawania certyfikatów do monety, ponieważ one są w żaden sposób ze sobą niepołączone. Czyli można sobie tą monetę, do której certyfikat był wydany, można do niej podłożyć dowolną inną monetę i w ten sposób oszust może znaleźć legitymizację dla jego oszustwa. Być może pamiętacie tą monetę, nad którą się tak znęcałem. Ona dzisiaj mi posłuży jako przyrząd do pokazywania mojej koncepcji. Otóż oglądając jakiś czas temu film o numizmatach, widziałem materiał, w którym były pokazane szczegółowo punce właścicielskie. No i tak sobie pomyślałem, że w zasadzie nabicie puncy właścicielskiej na numizmat to jest doskonały sposób na takiego rodzaju pewne udokumentowanie tego, że moneta jest nam znana, że przeszła przez nasze ręce, że jest uznana przez nas za oryginał. I tak pomyślałem sobie, że w zasadzie dobrze byłoby do tego wrócić. Punc właścicielski się już na monetach nie wybija, myślę, od 100 lat. A w zasadzie dlaczego nie? Jeżeli sobie weźmiemy taką monetę, którą może pamiętacie z moich poprzednich filmików jako moją ulubioną ofiarę do różnych eksperymentów. Jeżeli weźmie się taką monetę i nabije się na jej obrzeżu punce, no to ta moneta będzie udokumentowana jako moneta zbadana przez nas. W związku z tym wykonałem sobie tutaj taki przyrząd do nabijania punc. Zamówiłem punce i zaczynałem dokonywać eksperymentu na tych monetach. Spróbujmy jeszcze raz. Szczerze powiedziawszy, liczyłem na lepsze wyniki w nabijaniu tej puncy, ale i tak nie jest źle. Jest dowód na to, że ta moneta była przez nas oglądana. Tutaj również nabiłem tą puncę. Spróbujmy jeszcze z drugiej strony. Oczywiście to tylko w ramach eksperymentu, bo docelowo ta punca ma być na obrzeżu. O, proszę, pięknie. Tutaj też trochę eksperymentowałem. No i tak, jest pewna graniczna grubość takiej monety, na której da się to wybić. Myślę, że na uncjówkach to przechodzi, na drobniejszych monetach i monetach historycznych nie bardzo, a w ogóle na monetach historycznych to raczej bym się nie odważył nabijać czegoś takiego. Poza tym widać pewne delikatne odkształcenia, szczególnie na takiej monecie, bardzo miękkiej. Widać delikatne odkształcenia przy uderzeniu narzędziem od góry, niestety. Spróbujmy jeszcze raz. I jeszcze raz.
O, tutaj wyszło idealnie. Trzeba trochę praktyki. Myślę, że z czasem jakość tych nabić będzie lepsza. Także te monety, na których eksperymentowałem, wystawię je na grupie spod Lady. Jeżeli ktoś chce, to może sobie je nabyć. Może jakąś małą licytację zrobimy. Proszę. Jeżeli nie ma ząbkowania, to jest to idealne. Tak, także zachęcam do wzięcia udziału w zakupach. A przy okazji mam tutaj taką sztabeczkę odlaną ze srebra próby 900. Chciałem opowiedzieć o jeszcze, jak już mówimy o puncach, to chciałem opowiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Otóż też na pewnym filmiku nie tak dawno widziałem kolegę z firmy obok, który zamówił sobie puncę Falsus, która to punca miała służyć do nabijania informacji o tym, że moneta jest sfałszowana. No i to jest trochę dziwne, bo takim terminem się nikt nie posługuje. Otóż zasadniczo to na świecie obowiązuje standard wdrożony w Ameryce. Tam się pojawiła taka ustawa kiedyś o zabezpieczeniu przed handlem fałszywkami. To się zdaje się nazywa Hobby Act. Ja tutaj zaraz to gdzieś wrzucę. No i tam jest napisane, że można normalnie handlować falsyfikatami, ale one mają mieć nabite kapi, a nie jakiś tam falsus czy inny falus. Bo jeżeli się nabije taką puncę falsus, cokolwiek, no to nikt na świecie tego nie będzie wiedział, o co chodzi. No, trzeba jakiegoś Google'a uruchamiać i szukać, co to jest. Nabija się znaczek kapi. I tutaj ta punca wygląda tak. O. Także nie żaden falsus. Nie wiem, skąd komuś do głowy to przyszło. To jakaś taka maniera jest europejska, że próbuje się jeszcze jakieś latynizmy wdrażać do języka polskiego, których się już od kilkuset lat nie używa. Cały świat poszedł do przodu. Cały świat używa języka angielskiego, a w Polsce nadal w pewnych kręgach, na przykład w medycynie, próbuje się lansować łacinę. Także tak. To tyle. Tak więc zwracam się do Was z pytaniem, czy chcielibyście, aby na takiej monecie, którą u nas kupujecie, żeby nabić Wam taką puncę. I co w ogóle o tym sądzicie, o tym pomyśle? Strasznie jestem ciekawy. No i czy kiedykolwiek wcześniej słyszeliście o puncy falsus, tego typu rzeczy, bo ja byłem zaskoczony, a podobno pracuję w tej branży już długo, także nie wiem, może Wy wiecie coś więcej niż ja. Dzięki, trzymajcie się, cześć.